Obliczmy, ile to jest 2,91 pomnożone przez 3,2. Przykład zapisałam już do obliczenia pisemnego, pod tak zwaną kreską. Zwróć uwagę, że równamy do prawej strony. Nie interesuje nas tutaj pozycja przecinka, tak jak w dodawaniu, po prostu zapisujemy tak jak zwykłe mnożenie. Takie działanie możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwszy to właśnie mnożenie pisemne. Najpierw mnożymy, a potem w odpowiednim miejscu postawimy w wyniku przecinek. Zatem spróbujmy. Najpierw pomnożymy przez 2. 2 razy 1 to jest 2. 2 razy 9, 18. 1 w pamięci. 2 razy 2, 4. 1 w pamięci, 5. Teraz pomnożymy przez 3. 3 razy 1 to jest 3. 3 razy 9, 27 i 2 w pamięci. 3 razy 2 to jest 6 plus 2, 8. Dodajemy. I w wyniku otrzymujemy 2, 1, 1 w pamięci, 3, 1, 9. Gdzie powinnam postawić przecinek? Liczę ilość miejsc po przecinku w tych liczbach na początku. Tu miałam 2 miejsca po przecinku, tu mam 1 miejsce po przecinku, czyli 3 miejsca po przecinku. 1, 2, 3. Zatem muszę mieć 3 miejsca po przecinku w wyniku. 1, 2, 3. W tym miejscu powinien znaleźć się przecinek. W porządku. Możesz się teraz zastanawiać, dlaczego tak jest z tym przecinkiem. Dla ciekawych świata i matematyki pokażę, skąd to się bierze. Zwróć uwagę, że 2,91 to inaczej 291 dzielone na 100. Natomiast 3,2 to inaczej 32 dzielone na 10. Po prostu w inny sposób zapisałam ułamek dziesiętny. Teraz zapiszę nasze działanie. 2,91 chcę pomnożyć przez 3,2. Ale 2,91 zapisałam, że to jest inaczej 291 dzielone na 100. Zatem tak zrobię. Natomiast 3,2 to inaczej 32 dzielone na 10. Teraz mogę przegrupować te liczby. Zapiszę, że to jest 291 mnożone przez 32. Możemy w tej kolejności najpierw zrobić, a potem dopiero podzielić sobie. Czyli podzielić przez 100, a następnie podzielić przez 10. To się równa. Zanim policzę, ile to jest 291 razy 32, to po prostu przepiszę i zwróć uwagę, że podzielić przez 100, a potem podzielić przez 10, to inaczej podzielić przez 1000. To inaczej 100 razy 10, 1000. Najpierw dzielisz przez 100, potem dzielisz przez 10, czyli dzielisz przez 1000. W porządku. Pozostaje nam obliczyć, ile to jest 291 razy 32. Spróbujmy. 291 razy 32. Zwykłe mnożenie liczb. Robimy tak jak poprzednio. 2 razy 1 to jest 2. 2 razy 9, 18. 1 w pamięci, 5. 3, 7, 8. Już robiłam podobny przykład przed chwilą. 2, 1, 3, 9. Czyli to jest 9312. Zapiszę tutaj to pod spodem. To się równa. Czyli z tego wyszło mi, że to jest 9312. I przepisuję podzielić na 1000. Jeżeli oglądałeś poprzednie filmy dotyczące ułamków dziesiętnych, to zapewne wiesz, że jeżeli dzielimy przez 10, 100, 1000 i tak dalej, to przesuwamy przecinek w lewą stronę przy dzieleniu o tyle miejsc, ile jest zer w tej liczbie, przez którą dzielimy. Tutaj mamy 1000, dzielimy przez 1000, czyli mamy 1 i 3 zera, czyli przecinek muszę przesunąć o 3 miejsca w lewo. Przecinek znajduje się w tej chwili w tym miejscu. Nie jest on zaznaczony, bo 9312 to inaczej 9312,0 albo 0. Można dopisać ile zer się chce. Tu mam przecinek i muszę go przesunąć w lewą stronę o 3 miejsca. W lewą stronę, dlatego że dzielę. Zatem to będzie 9
9,312, czyli 9,312 tysięcznych. Zwróć uwagę, że te działania, które tutaj wykonałam, są bardzo podobne. Wszystko ma tutaj sens, ponieważ zobacz, 291 to inaczej 2,91 mnożone przez 100. 3,2, gdy pomnożę przez 10, dostanę 32. Czyli w tym miejscu mnożę przez siebie liczby, które są 1000 razy większe. Zatem, aby otrzymać tutaj wynik, w tym miejscu muszę podzielić przez 1000. I faktycznie to się zgadza. Tutaj dzieliłam 9312 przez 1000, czyli przesunęłam przecinek w lewą stronę o 3 miejsca. Czyli wynik to jest 9,312 tysięcznych.